Krewetki w różowym sosie. Wszystkie składniki macie na końcu. Tutaj sos będzie wyglądał jak pomarańczowy, ale w rzeczywistości on jest taki różowawy. Fajny. Dobra, jedziemy. Masło, czosnek. Trzeba go lekko zeszklić. Do tego koper. Też podgrzewamy to wszystko. Krewetki. Zaraz się pojawią. Właśnie wchodzą. Te są spreparowane, fajne, one są tylko do podgrzania. Będą takie fajne, chrupiące, nie będą gumowe. Więc to jest wszystko na niewielkim grzaniu. Teraz przyprawy. Poszły. Dodajemy śmietankę. Podkręcam grzanie. I do tego teraz jeszcze pójdzie cytryna. To się wszystko będzie grzało. Coraz intensywniej, ale grzało, nie gotowało. I teraz koncentrat pomidorowy. Pac. Tak będzie właśnie powstawał różowy sos. Mimo, że na filmie jest pomarańczowy, on jest, w rzeczywistości jest różowy. Pięknie zagotowało się, czy w zasadzie zabulgotało. Tego nie gotujemy, żeby krewetki nie zgumczały. I teraz nakładam krewetki. Chrupiące, fantastyczne, w lekko pikantnym sosie. Jeszcze tylko koperek, cytrynka i gotowe. Napiszcie, jak Wam wyszło.